A zatem nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej został Sławomir Senkowski. Zastąpił na tym stanowisku Kazimierza Lesia, który wraz z poprzednim składem Rady zakończył kadencję w czerwcu. Najpierw podziękuję w imieniu swoim i w imieniu osób wybranych do Rady Nadzorczej członkom Spółdzielni Mieszkaniowej za wybór, za zaufanie. Myślę, że tego zaufania nie zawiedziemy. Będziemy starali się jak najlepiej swoją pracę wykonywać. Także bardzo dziękuję. Liczę również na współpracę na bieżąco z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej. Członków do nowej rady jak wiadomo wybierano podczas częściowych zebrań wolnego zgromadzenia członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwsze posiedzenie nowej rady odbyło się 11 lipca. Wybrano na nim zastępcę przewodniczącego oraz przewodniczących komisji stałych. Zastępcą przewodniczącego jest pan Czesław Chudy, natomiast sekretarzem jest pan Krzysztof Łuczak. Oprócz tego zostały również wybrane w głosowaniu tajnym zgodnie z regulaminem osoby pełniące funkcje członków komis przewodniczących komisji stałych. Są trzy komisje stałe. Tak jak w poprzedniej radzie nadzorczej przewodniczącym komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi został pan Piotr Parkitny, przewodniczącą komisji rewizyjnej pani. Jadwiga Bednarska i przewodniczącym Komisji Społeczno-Wychowawczej pan Jacek Raszewski. Te osoby wraz z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzem stanowią prezydium Rady Nadzorczej. Rada liczy w sumie 15 osób. Poznajmy zatem pozostałych członków Komisji Stałych. W Komisji GZM jest jeszcze pan Eugeniusz Panek, Krzysztof Łuczak, Maciej Bryś oraz Jarosław Konieczny. W komisji rewizyjnej jest pani Sabina Skorupa, pan Kazimierz Baranowski, pan Jerzy Maciejewski oraz Konrad Jasicki. Komisja społeczno-wychowawcza pani Beata Siwi, Kazimierz Szymczewski i Czesław Chudy. Rada ma teraz czas na zapoznanie się z pracą spółdzielni. Kolejne tym razem robocze już posiedzenie planuje na początek września. Musimy mieć po prostu czas na zapoznanie się z, ze wszystkimi podstawowymi dokumentami. Praktycznie rzecz biorąc ta Rada to są nowi ludzie. Także musimy zapoznać się z regulaminami, musimy zapoznać się z pozostawionym przez poprzedników planem pracy, ewentualnie zastanowić się nad jakimiś zmianami w tym planie pracy komisje muszą się spotkać ze sobą, muszą przedyskutować to co mają do zrobienia. Także myślę, że ten miesiąc czasu dajemy sobie na zapoznanie się z tym wszystkim i pod koniec sierpnia planujemy zrobić takie pierwsze zebranie prezydium i ustalić sobie następne spotkania. Cała rozmowa z nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już w temacie tygodnia. Zapraszamy.